Gracz serc. Jest to najlepszy item na serwerze, ponieważ uderzając nim innego gracza, wykrada w 30% jego aktualnego życia, co daje dużą przewagę w walce. Ja w tym odcinku go zdobyłem, jednak długo się nim nie nacieszyłem, bo zginąłem. Nie, żartuję. Po prostu go sprzedałem, tak jak większość moich itemów, żeby zostać jednym z najbogatszych graczy na serwerze. Pomniałem wam powiedzieć, że gram na innym koncie właśnie z tego powodu. Moja gra wyglądała mniej więcej tak. Czasem zdarzały się małe walki, ale nic szczególnego się nie działo. Poza tym, że Minosek pożyczył mi Kill of Johna i 6000 na 2 staki kluczy do skrzyni czasu. Po tych 2 godzinach grania przyszedł czas na zrealizowanie mojego planu, o którym dowiecie się za chwilę, a itemy, które zdobyłem, prezentują się tak. No właśnie, mruł. Teraz zwróci na mnie uwagę. Ciało. To jest 100 kratek. Czemu na ciebie nie zwracać uwagi? Jestem Echo. Znalazłem już ofiarę, którą wrzuca do trapa, ale najpierw musiała paść mi jakaś część seta, aby się na mnie napalił. Niestety gracz ten nie wpadł do mojego trapa, lecz miałem go pod ziemią, więc zawołałem Minoska i go zabiliśmy. Nie wiem gdzie wiesz. Widzę go. Hitaj go. Hitałeś? Jest hitnięty cały czas. Wisię z nim. Lepiej go. Nie daj mu zaraz. Masz go? Tam za krzywą. On idzie w Haven. On idzie w dół. No kurwa się. No co mówię, w tym momencie swoje zakręcia, a o tym już ciebie nie wierzę. Dobra, hitem. Nasiłek, siłki miał. Co jest? Nie mogę pływać! To co, jakaś siłka. Przecież
krążenia. Dobra. Ja mam jakieś gówno. Dam ci, podzielę się z tobą. Zdobyłem fajne itemki, dzięki czemu mogłem spłacić minuska. W międzyczasie na rynku ujrzałem ciekawą ofertę, a mianowicie łamacz serc za 18 tysięcy. W tamtym momencie normalnie kosztował ona 70 tysięcy, więc poprosiłem minuska, żeby mi go kupił, a ja potem oddałem mu 20 tysięcy. Nie będę pisać z tego. Jakie ogło się masz? Chyba mam marcinę. Ej, weźcie go, zostawcie, to jest melo, nie? Tak, to. Mam no, trzeci bok. Gdzie go masz? Na pie. Gdzie w kapie? Czemu tak nisko to zrobiłeś? Zabiłem. Kubek się wkleił. Zbieraj, zabijamy tego kubka. Biegu, Melo! Czekaj, ja zbieram lód, ja resztę. Koniec postanowiłem potepać się do graczy i ten widok zdecydowanie poprawił mi humor. Takie pytanie do Damińska. Czemu go nie ma?